21 maja 2016 roku w auli Częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego odbyło się sympozjum poświęcone arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu, zatytułowane W poszukiwaniu racjonalności. Polskie Towarzystwo Teologiczne, oddział w Częstochowie oraz Wyższe Seminarium Duchowne postanowiliśmy razem zorganizować sympozjum, aby przybliżyć przede wszystkim postać księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego oraz jego myśl. Jest to bardzo ważne dla nas, dla naszej archidiecezji, bo ksiądz arcybiskup Józef Życiński był księdzem pochodzącym z terenu naszej archidiecezji, konkretnie z parafii Rozprza. Przez wiele lat był profesorem w Wyższym Seminarium Duchownym, prefektem studiów. Miałem tę szczególną okazję spotkać księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego jako prefekta studiów, kiedy rozpoczynałem swoje studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Człowiek niezmiernie życzliwy, przekazujący swoją postawą takie przesłanie nadziei. Nawet wtedy, kiedy powiedzmy były jakieś problemy, kryzysy, to zawsze dodawał ducha. Dostępny, wbrew pozorom, mimo licznych zajęć, bardzo bezpośredni i ten, który rzeczywiście potem umiał obronić na obronie swojego doktora, który, gdy inni atakowali, również stał za swoim uczniem. Od razu widać było, że jest to człowiek wiedzy i erudycji. Pozostało mi w pamięci szczególna jego aktywność w tej dziedzinie i próba kontaktu z każdym człowiekiem. Niezapomniane są chwile, kiedy ktoś przychodził do rozmównicy, jakaś studentka czy student, i zawsze znajdował te 5 minut czasu, aby spotkać się, aby podjąć wątpliwości czy zamyślenia filozoficzne tego biednego studenta czy biednej studentki. Taki był także dla nas kleryków. I to pamiętamy doskonale. Był człowiekiem, który nie bał się ludzi, który po prostu chciał łączyć nawet tych, którzy byli bardzo daleko od siebie, ale uważał, że to spotkanie, dialog zawsze przyniesie coś dobrego. I myślę, że to są wartości, które powinny być bliskie każdemu z nas. Jako księdzu, jako człowiekowi, jako uczonemu. Po prostu był dobrym człowiekiem, otwartym na innych, takim cichym, też miłosiernym Samarytaninem. Pomagał wielu studentom, fundował stypendia dla świeckich. Choć nie było to jakoś publicznie znane, ale właśnie nigdy nie zapominał o tym, co w Ewangelii jest najpiękniejsze i najważniejsze, żeby być człowiekiem, było to po prostu. Druga rzecz, która jakoś mnie tak uderzyła i pociągnęła, to był właśnie zapał do nauki. Muszę powiedzieć, że osobiście wiele zawdzięczam księdzu arcybiskupowi jako prefektowi w seminarium, który zawsze wzbudzał chęć do nauki i dawał jakby impulsy swoimi ciekawymi wykładami, a także było nas takich trzech w Krakowie studentów. Pozwolę sobie wspomnieć, to już świętej pamięci ksiądz Grzegorz Łukasik i ksiądz Marek Łakomy, obecnie proboszcz w Konopnicy. Ksiądz arcybiskup razem z księdzem profesorem Hellerem organizowali różnego rodzaju konserwatoria i takie sympozja. Myśmy po tych innych miejscach, gdzie oni to organizowali, wychodzili z seminarium właśnie na te wykłady, żeby zobaczyć. Pewnie żeśmy początkowo niewiele rozumieli z tego wszystkiego, ale pozostało coś takiego, jak zapał do tego, by tworzyć na przyszłość. I stąd może dzięki temu wszystkiemu jestem jednym z organizatorów tegoż sympozjum, bo to zostało z tamtych czasów. Zaproszeni prelegenci byli w jakiś sposób związani z bohaterem sympozjum. Tak, będzie i sekretarz księdza arcybiskupa i jego jeden z ostatnich doktorantów i pierwszy doktorant, którym ja jestem. Także to wszystko się tak będzie splatać. To prawda, cenię sobie to i poczytuję za ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że mogę należeć do grona doktorantów księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego. Każdy z nas ma jakiś dług wobec księdza arcybiskupa i
Też ta nasza obecność tutaj jest chyba tylko taką małą spłatą tego wszystkiego, cośmy od niego dostali. W sympozjum wzięli udział ksiądz dr Marek Słomka, który starał się odpowiedzieć na pytanie, czy człowiek jest koroną stworzenia. Całe 200 tysięcy lat temu, więc możemy powiedzieć ze smutkiem, że prawie 100% historii tej ewolucyjnej odbywało się bez ziemskiego obserwatora. Pewną wiedzę do konkretnych problemów, które wyraża ten... Ksiądz profesor dr habilitowany Stanisław Szołek, który podjął polemikę z przesądem głoszącym, że każdy człowiek rodzi się ateistą. Osądzone, do których nie zdołaliśmy się jeszcze krytycznie ustosunkować. Nawet nie potrafi... Ksiądz dr Włodzimierz Skoczny przedstawił historię życia arcybiskupa Józefa Życińskiego. Ksiądz dr Jacek Marciniec skoncentrował się na harmonijnym ujęciu przez arcybiskupa Życińskiego dwóch rzeczywistości – nauki i wiary. Oczywiście ksiądz arcybiskup był twórcą seminarium interdyscyplinarnych, które potem rozsławiły się wizytami u Ojca Świętego w Castel Gandolfo. I zawsze tam podkreślano, że trzeba położyć most między dziedziną wiary a dziedziną rozumu, że te dwie dziedziny się nie wykluczają, ale są komplementarne i wzajemnie się uzupełniają. Zarówno ksiądz arcybiskup Życiński, jak i jego wielki przyjaciel, ksiądz Michał Heller, są dobrymi świadectwami tego, że to da się pogodzić i to pogodzenie jest... No, buduje niesamowicie piękne człowieczeństwo. Trzeba przypomnieć, że do istoty człowieka należy rozumność i wolność. Właśnie rozumność jako sposób rozpoznawania prawdy, to jest dar od Boga. I wolność jest też również darem Boga, żeby być pociągniętym przez dobro. I w Bogu jest to jedność i dlatego jest to zadane nam jako również człowiekowi. Ale Pan Bóg do człowieka jeszcze dołożył właśnie bardzo ważny dar, jakim jest wiara. I źródło zarówno wiary, jak i rozumu jest to samo. I dlatego nie może być sprzeczności pomiędzy wiarą a rozumem, bo Bóg jest pierwszym i ostatecznym źródłem zarówno prawdy, rozumu, wolności, jak i wiary. Bibliści współcześni mówią, że na początku było słowo. Trzeba tłumaczyć, na początku był sens, i to z dużej litery, podmiotowo, że Boża myśl, która zamierzyła i stworzenie świata, i dzieło odkupienia właśnie w Chrystusie. Dlatego słusznie za świętym Janem Pawłem II tajemnicę Bożego Narodzenia możemy nazwać świętem odnalezionego sensu. To znaczy, że ten sens człowiek zatracił poprzez grzech, zatraca poprzez odrzucenie Chrystusa jako Syna Bożego, swojego Zbawiciela, czyli swoi go nie przyjęli, a właśnie Chrystus przyszedł po to, żeby ten utracony sens życia człowieka przywrócić i żeby na nowo obdarować go godnością dziecka Bożego. Niespodzianką dla uczestników sympozjum był występ seminaryjnego Trias Częstochowy. Zespół zaprezentował pieśń z tekstem księdza Józefa Życińskiego.